Witamy na konferencji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem posłów Mariusza Antoniego Kamińskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i z udziałem posła Jarosława Rosieckiego, kandydata PiS do Senatu. Bardzo proszę, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Y Prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania z prezydentem USA Barackiem Obamą zapowiedział inicjatywę zwiększenia budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej do 2% produktu krajowego brutto. Wydawało się, że będzie to już w 2015 roku. Prawo i Sprawiedliwość gorąco poparło tą inicjatywę. No, niestety okazało się, że są sprzeczne informacje. Minister Obrony Narodowej mówi obecnie o roku 2016. Minister Finansów mówi nawet o roku 2020. 17. A to jest kwestia naszej wiarygodności również przed Stanami Zjednoczonymi i naszymi innymi sojusznikami w NATO. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z inicjatywą zwiększenia budżetu MON do 2%. Składamy nasz projekt ustawy. Chcemy, aby to było już w tegorocznym budżecie 2015. Rozpoczynamy na, niedługo nad nim pracę. To nie jest duży projekt ustawy. Można go bardzo szybko opracować w komisji i uchwalić. Jedną z istotnych zmian jest również zwiększenie kwoty 20% na modernizację sił zbrojnych do minimum 25%. Chcemy, aby więcej środków było przekazywane na samą modernizację sił zbrojnych. Natomiast skąd znaleźć 800 milionów, bo mniej więcej o tyle zwiększymy budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. Chcemy, aby było to cięć w administracji rządowej. Nasze hasło to mniej urzędników, więcej ochotników narodowych sił rezerwowych. Chcemy, aby był mniejszy rząd, mniejsza administracja rządowa, a więcej narodowych sił rezerwowych i na tym chcemy się skoncentrować. Za zarządów Donalda Tuska zatrudniono 70 tysięcy czy więcej urzędników. Tymczasem dziś w obliczu kryzysu w Europie potrzebujemy zdecydowanie więcej ochotników w narodowych siłach rezerwowych. To nasz projekt ustawy, składamy go już dziś. Chcemy, aby prace Zaczęły się już na następnym posiedzeniu Sejmu. Mam nadzieję, że marszałek Sejmu dopuści ten projekt do, do bardzo szybkiej pracy i uda się go uchwalić, a tym samym wspomóc rząd, gdyż ta, ta inicjatywa wpisu mam nadzieję, że się spotka z życzliwością nie tylko biura bezpieczeństwa narodowego, które również postulowało to w imieniu prezydenta, ale również Ministerstwa Obrony i posłów koalicji. To jest wspólna sprawa zwiększenie budżetu obrony narodowej. Szanowni Państwo, przebudowa Narodowych Sił Rezerw, Rezerwowych to istotna sprawa dla województwa świętokrzyskiego. My wkrótce przedstawimy szczegółowy program i projekt ustawy w tej materii, ale uważamy, że dotychczasowe dokonania są daleko niewystarczające. Te 10 tysięcy, które były w planie, no, okazuje się, że są w proszku. My uważamy, że. Że te rezerwy powinny być na poziomie 20 tysięcy, ponieważ jest taka, jest taka potrzeba, aby szkolić Polaków w tym, aby być przygotowanym do wykonywania służby wojskowej. Ta sprawa. Ma również i inny aspekt bezpośredni dla mojego województwa, szczególnie dla tej części województwa świętokrzyskiego, która jest zorganizowana w pamiętającym swoją najpiękniejszą przeszłość centralnym okręgu przemysłowym z czasów II Rzeczpospolitej. Skarżysko-Kamienna, obecne zakłady, MESCO, Huta Stali w Ostrowcu, Strefa Ekonomiczna w Starachowicach to są te centra, przemysłu, które mogą na bazie tych planowanych działań w obszarze zwiększenia środków na polską armię być szansą rozwoju, nowego rozwoju dla tych ośrodków miejskich, które mają ogromne tradycje i pozwoli to na poprawę sytuacji na rynku pracy, gdzie w tej części Naszego województwa jest ciągle najwyższe bezrobocie, a również pozwoli na dobre funkcjonowanie ośrodków miejskich poprzez przypływ dochodów z podatków. Ten plan jest niezwykle ważny dla województwa Świętokrzyskiego, tej najbardziej uprzemysłowionej części województwa Świętokrzyskiego, który znajduje się nad Rzeką Kamienną. Dodam, że. Reforma Narodowych Sił Rezerwowych to największy, największy problem w profesjonalizacji armii. To największa porażka profesjonalizacji armii. Dlatego NSR potrzebuje nie drobnej korekty, a radykalnych zmian. I my taki projekt mamy przygotowany. Wkrótce pokażemy jego szczegóły. Chcemy zdecydowanego rozbudowania Narodowych Sił Rezerwowych. W Polsce jest ponad 100 tysięcy osób, które są w klasach wojskowych, w różnego rodzaju organizacjach, jak strzelmy soku. To są osoby y, bardzo angażujące się w, w działalność tych organizacji, które można wykorzystać przy budowaniu w Polsce rezerw i takiej, takich jednostek obrony terytorialnej. Wkrótce taki projekt ustawy. Ja jeszcze dodam, że utrzymanie żołnierza zawodowego kosztuje w Polsce około 51 tysięcy złotych średnio. Utrzymanie żołnierza narodowych sił rezerwowych kosztuje 5-6 razy mniej. Dlatego projekt Prawa i Sprawiedliwości, dlatego zdecydowane zwiększenie żołnierzy NSR w przyszłości. Być może do 50-60 tysięcy, zdecydowane postawienie na szkolenia młodych ludzi, gdyż po tym jak wprowadziliśmy armię zawodową, no już kilka roczników jest bez poboru, ci młodzi ludzie nie są, nie są zupełnie przeszkoleni w sposób ochotniczy i tylko ochotników chcemy odpowiednio przeszkolić 800 milionów które będzie dodatkowo rocznie w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej to jest kwota duża która może być wykorzystana na ten cel ale to na pewno zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju dlatego dokładnie w tym kierunku y, będziemy zmierzać i liczę na poparcie i prezydenta i ministra obrony narodowej i posłów koalicji mam nadzieję że to będzie wspólna inicjatywa która zwiększy bezpieczeństwo Polski Ja chciałbym szanowni państwo jeszcze dodać jeden element zapotrzebowania regionalnego na takie działanie. Już w końcu września w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się konferencja naukowa w lokalnej wyższej uczelni z udziałem środowisk strzeleckich, środowisk naukowych, która będzie dyskutowała o potrzebach właśnie w tym obszarze i to też świadczy o tym, że Ośrodki regionalne potrzebują tego, aby tak na serio budować narodowe siły rezerwowe. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, bardzo. dziękujemy Do bardzo. Do widzenia.